A czyli w poniedziałek podpisał pan umowę z wykonawcą na rewitalizację rynku w tym barku? Tak, prace rozpoczną się niezwłocznie, już po połowie listopada. W tym roku, do końca tego roku przewidziana jest modernizacja toalet publicznych wraz z zapleczem technicznym, przystankiem, i to jest pierwsza część, są to prace budowlane. W drugiej części, która zapewne już będzie wykonywana na wiosnę, przewidziane jest wyznaczenie miejsc parkingowych za mną tutaj po lewej stronie. Nowa fontanna tryskaczowa, która jak liczymy będzie taką pewną atrakcją dla dzieci w czasie lata. A także przewidziane jest również czyszczenie płyty rynku, uzupełnianie nawierzchni. Sama płyta rynku, ta, którą tutaj, na której stoimy, nie będzie wymieniana, będzie właśnie czyszczona, uzupełniana. A także murki obmurowania będą wyczyszczone, tak żeby rynek nabrał blasku. A taką ostatnim akcentem, który ma upiększyć ten rynek, to będzie zagospodarowanie zieleni. I od razu uprzedzam wszelkie pytania, tej zieleni będzie więcej niż teraz. No właśnie, rynek w tym barku, no według mnie, może nie jestem jakimś estetą wielkim, ale według mnie jest najpiękniejszym tutaj rynkiem w powiecie limanowskim. Proszę powiedzieć, czy te osoby, które no w jakiś tam sposób zupełnie inaczej patrzą na tą rewitalizację po tym całym wykonanym remoncie, przekonają się, że to był dobry pomysł pana zdaniem? Szanowni Państwo, myślę, że tak. Po pierwsze, wystarczy popatrzeć na stan techniczny szale, czy tutaj tego obmurza ceglanego. Jest ono w bardzo złym stanie technicznym. Każdy z nas dzisiaj dba o swoje obejście, każdy z nas dba, żeby ten stan techniczny budynków, czy prywatnych, czy publicznych był właściwy. I trudno, żeby rynek był w gorszym stanie niż większość domów, większość budynków, które go otacza. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rynek jest miejscem integracji lokalnej społeczności. Pełni funkcję nie tylko tą budowlaną, ale jest także miejscem, w którym to życie tym barku przynajmniej od czasu do czasu tętni. Organizujemy wiele imprez integracyjnych, jak chociażby pożegnanie lata, czy Dzień Dziecka, czy inne imprezy. Wigilia ma być na rynku i ten rynek powinien nas łączyć, mieszkańców nas łączyć. A zgodzę się z panem, że rynek, tymbarski rynek jest perełką. Sam tymbark z historią sięgającą do czasów króla Kazimierza ma się czym pochwalić. Chcemy zachować ten historyczny charakter rynku, ale jednocześnie chcemy, aby był on utrzymany w należytym standardzie technicznym. Jest to chyba zrozumiałe. Inwestycja, jaką kwotą się zamknie, kiedy zakończą się prace? Bo z tego co wiemy, to jest z funduszu dla gmin górskich. Cały czas mówimy o tych pieniądzach. Tak, dofinansowanie częściowe, dofinansowanie jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Natomiast całość inwestycji to kwota 1 500 000 zł. Natomiast wykonawca ma maksymalnie 12 miesięcy czasu na realizację wszystkich prac. Proszę powiedzieć, czy coś ulegnie zmianie, jeżeli na przykład chodzi o parkingi, czy one będą no dalej bezpłatne? Parkingi w tym barku, gminne parkingi w tym barku są i zapewniam, pozostaną bezpłatne, nie ma żadnych planów płatności. Turysta czy ktokolwiek chętny może skorzystać z parkingów przy Urzędzie Gminy, które właśnie będą poddane też częściowo rewitalizacji. Natomiast dysponujemy również dużym bezpłatnym parkingiem przy miasteczku rowerowym, więc turystów, osoby, które chcą spędzić w tym barku więcej czasu i w góry, zapraszamy do zostawiania samochodów przy dużym parkingu, który pomieści kilkadziesiąt samochodów, przy miasteczku rowerowym. Stamtąd jest również można wyruszyć w góry czy na wycieczkę rowerową. Dzisiaj funkcje tych rynków, kilka razy rozmawialiśmy na temat tego, że one się zupełnie zmieniły. Dzisiaj ruch osób czy mieszkańców odbywa się tam, gdzie są centra handlowe. Tutaj tych sklepików praktycznie nie ma, jest kilka. Rynki dawno już przestały pełnić funkcję centrum handlowego, gospodarczego. Tak jest w małych miasteczkach, tak jest i w średnich miastach. To się już nie wróci. Przykładem jest chociażby Nowy Sącz, dosyć duże miasto. Ten ruch handlowy jako centrum usługowe przeniósł się gdzie indziej. Tego już nie wrócimy. Podobnie jest w tym barku i w innych miasteczkach. Natomiast chcielibyśmy utrzymać funkcję rynku jako centrum, jako miejsca, które integruje mieszkańców. Żeby to było miejsce, gdzie można spędzić czas z dziećmi, z rodziną,
pospacerować, żeby to było miejsce, gdzie można zrobić na przykład zapowiadaną przeze mnie, którą organizuje Koło Gospodyń Wiejskich w tym barku, Wigilię, czy innego rodzaju imprezy, które organizuje gmina, czy też inne podmioty, bo przecież rynek jest dla nas wszystkich, również dla podmiotów, które by chciały tutaj organizować imprezy. I to jest ta funkcja integracyjna. I myślę, że dzisiaj tak naprawdę jedyna funkcja integracyjna rynku, że tutaj o powrocie do rynku handlu i usług nie ma mowy, po prostu zmiany cywilizacyjne, gospodarcze zaszły tak daleko, że już o tym myślę dzisiaj nikt nie marzy. Chodzi, w tym momencie mamy na celu, aby utrzymać tą funkcję integracyjną i funkcję tej perełki architektonicznej. Tym bardziej, że to nie jest też koniec przeobrażeń płyty rynku czy rejonu rynku, ponieważ za mną znajduje się budynek dawnego gimnazjum, budynek szkoły. Będzie on poddany termomodernizacji w ramach szerszego projektu termomodernizacji. On również zmieni nieco kolorystykę, ujednolici się tutaj z budynkiem Urzędu Gminy. Więc to będzie kolejny etap w takim płynnej metamorfozie centrum Tymbarku. No, czyli co, zapraszamy już chyba 11 listopada tutaj do Tymbarku na ten rynek, bo tu będą, zdaje się, obchody związane z 104. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak jak zazwyczaj, to jak zawsze, tradycyjnie 11 listopada na Tymbarskim rynku obchodzimy. Zapraszam wszystkich mieszkańców, gości do świętowania z nami 11 listopada, a po 11 listopada część rynku będzie wygrodzona, ale tylko część, a myślę, że na efekty, jak się spotkamy za rok o tej porze, będziemy mogli wspólnie zobaczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wywiad.